My first visit to Chimionki was actually last night. Barry Gumbel, brytyjski niezależny ekspert współpracujący z UNESCO, nie ukrywa, że Chimionki zrobiły na nim duże wrażenie. Do Ostrowca Świętokrzyskiego przybył, aby wspierać muzeum i powiat ostrowiecki przy procesie wpisania rezerwatu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak Państwo wiecie, od dłuższego czasu staramy się, żeby ta perełka znalazła się na tej liście. Nasze działania wzmocniliśmy w tej chwili, gdyż wydaje nam się, że ten cel jest w zasięgu ręki. Chcemy, żeby w tym pomógł nam specjalista, niezależny konsultant światowego dziedzictwa, pan Barry Gumbel. Geolog, geograf. Barry Gumbel ma duże doświadczenie przy wprowadzeniu obiektów na listę UNESCO. W Ostrowcu Świętokrzyskim również ma służyć radą i doświadczeniem. Przewidujemy, że dzięki współpracy, którą myślę, że udokumentujemy, jak gdyby zatwierdzimy podczas tej roboczej wizyty pana Barry'ego Gumbla z międzynarodowym ekspertem, osobą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu takich wniosków, która wprowadziła już 3 obiekty na listę światowego dziedzictwa, a więc, że w ciągu 2 lat będzie dobrze przygotowany wniosek nominacyjny. W ciągu 2 lat możliwe byłoby również poprawienie tej infrastruktury, o którym przed chwilą mówiłem. Kwestia 3, maksymalnie 4 lat i moglibyśmy mieć pełny sukces. W starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim kładzie się duży nacisk, aby Chimionki jak najszybciej znalazły się na liście UNESCO. Dla zapewnienia jak najlepszych szans obiektu powiat chce pozyskać środki zewnętrzne na jego modernizację. Wystąpiliśmy do RPO o dofinansowanie do tego zadania. Dofinansowanie do tego zadania wynosiłoby ponad 3 miliony złotych, co pozwoliłoby nam całą inwestycję zamknąć w prawie 5,5 milionach złotych. Ta inwestycja dotyczyłaby zabezpieczenia kopalni, poprawienia bezpieczeństwa, ale również uatrakcyjnienie ekspozycji. Barry Gumbel jest dobrej myśli. Obiekt robi wrażenie i jak przekonuje, istnieje duża szansa, aby został wpisany na listę w ciągu najbliższych 4 lat. That time scale, from the point of view that Poland put the property on the tentative list in 2015, that time scale should be entirely achievable. Ten termin jest realny pod warunkiem, że muzeum otrzyma dofinansowanie, o które się ubiega i zrealizuje niezbędne prace modernizacyjne. W przeciwnym razie proces potrwa dłużej. Jeżeli nie wydłuża, to osłabia, bo można zgłosić wniosek, tylko że on nie jest wtedy tak mocny, a konkurencja międzynarodowa jest rzeczywiście ogromna tutaj, zresztą nawet w ramach kraju. Więc jakby naszym obowiązkiem jest zrobienie wszystkiego, żeby ten wniosek dotyczący Chimionek był jak najmocniejszy. Myślę, że powinna być przychylność ze strony przyznających te fundusze. Też powinni zauważyć, że mamy taką perłę, której nie stworzyliśmy my, którą stworzyli ludzie w czasach wcześniejszych niż budowa piramid. Pozostaje czekać i mieć nadzieję, że znajdą się środki na modernizację obiektu.